Po klęsce nie pierwszej, podnosząc przyłbice, przechodzą jak we śnie ostatnie granice. Przez cło przemycają swój okrzyk bojowy i kulę ostatnią, co w ustach się schowa. Przy stołach współczucia nurzają się w winie i obcym śpiewają o tej, co nie zginie. Przy stołach współczucia nurzają się w winie i obcym śpiewają o tej, co nie zginie. Swą krew ocaloną oddają za darmo każdemu, kto zechce połączyć ich z armią. Farbują mundury, wędrują przez kraje i czasem strzelają do siebie nawzajem. Pod każdym sztandarem, byle nie białym, szukają zwycięstwa rozbite oddziały. Pod każdym sztandarem, byle nie białym, szukają zwycięstwa rozbite oddziały. Przychodzą po zmierzchu do kobiet im obcych, a tam, kędy przejdą, urodzą się chłopcy. Gdy wrócą przygnani, kolejną zawieją, zobaczą, że synów swych nie rozumieją. Spisują więc dla nich noc w noc pamiętniki, nieprzetłumaczalne na obce języki. I cierpią, gdy śmieje się z nich świat zwycięski, nie pomni, że mądry nie śmieje się z męski. I cierpią, gdy śmieje się z nich świat zwycięski, nie pomni, że mądry nie śmieje się z klęski. Druga wojna światowa. Największy, najkrwawszy i najtragiczniejszy konflikt zbrojny w historii świata. W wojnie brały udział kraje ze wszystkich kontynentów, a najważniejsze z nich to Niemcy, Włochy, Japonia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wojnę rozpoczęły hitlerowskie Niemcy atakiem na Polskę. Od pewnego czasu nastroje antypolskie w Niemczech budziły obawy nie tylko polityków. Adolf Hitler planował rozpoczęcie 26 sierpnia 1939 roku wojny według fal Weiss, wariant biały. To kryptonim strategicznego planu wojny z Polską, przygotowanego przez sztab niemieckiej armii, Wehrmacht. Rozkaz odwołano. 22 sierpnia 1939 roku poinformowano, że rząd III Rzeszy i rząd sowiecki doszły do porozumienia w sprawie podpisania paktu o nieagresji. Pakt został podpisany 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie przez ministrów spraw zagranicznych obu państw, Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa, którzy w imieniu swoich przywódców Adolfa Hitlera i Józefa Stalina dokonali podziału w terytorium państw Europy Środkowej i Wschodniej. Jest 22 sierpnia 1939 roku. Ribbentrop i Mołotow przygotowują się do podpisania paktu o nieagresji. Na terenach należących do państwa polskiego granica stref interesów Niemiec i ZSRR przebiegać będzie w przybliżeniu po linii rzek Narwi, Wisły,
i sam. Kraje bałtyckie, Estonia, Łotwa i Finlandia staną się strefami wpływów i przyszłym terytorium Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Następna kwestia. Czy w naszym interesie będzie pożądane utrzymanie niezależnego państwa polskiego? Jakie będą granice tego państwa? Będzie mogło być ostatecznie wyjaśnione tylko w toku dalszych wydarzeń politycznych. W każdym razie rozstrzygniemy tę kwestię na drodze przyjaznego porozumienia. Północna granica Litwy z Łotwą stanowić będzie granicę stref interesów Niemiec i ZSRR. Jesteśmy zainteresowani Besarabią. My nie jesteśmy zainteresowani tym terytorium. Sierpnia 1939 roku przybył do Gdańska z rzekomo kurtuazyjną wizytą pod pretekstem awarii zapowiedzianego wcześniej innego, mniejszego okrętu niemiecki pancernik szkolny Schleswig-Holstein. Mimo przestarzałej konstrukcji był to bardzo silnie uzbrojony okręt przygotowany do ataku na Westerplatte pod pokładem przewożący kompanię szturmową Kriegsmarine. W dniach od 1 do 7 września 1939 roku miała miejsce obrona Półwyspu pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego i jego zastępcy, kapitana Franciszka Dąbrowskiego. W trakcie tych walk garnizon walczył samotnie i w okrążeniu wobec przeważających sił wroga. Po kapitulacji października 1939 roku hitlerowcy przywieźli na Westerplatte polskich więźniów w celu uporządkowania terenu po walkach. Thank you.
35 minut 40. Oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską w planach wspania agresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Ósmego września rozpoczęła się bitwa nad Bzurą i trwała do 18 września 1939 roku. Była największą bitwą podczas kampanii 1939 roku. Została stoczona przez dwie polskie armie. Poznań, generał Tadeusz Kutrzeba i Pomorze, generał Władysław Bortnowski. Z niemieckimi 8 armią, generał Johannes Blaskowicz, 10 armią generał Walter von Reichenaut, z grupy armii południe Sud generał Gerg von Rundstedt. 8 września marszałek Edward Śmigły-Rydz wydał rozkaz generałowi Kutrzebie, aby ten na czele armii Poznań oraz Pomorze uderzył na północne skrzydło grupy armii południe. Celem uderzenia było zmuszenie Niemców do zaprzestania pościgu za odchodzącymi do wschodniej Polski armiami Prusy, Lublin, Kraków, Karpaty. Bitwa ta miała wyjątkowe znaczenie, ponieważ Polacy wykazali inicjatywę i byli stroną atakującą. W ostatniej fazie toczyła się w okolicy Wyszogrodu. 17 września oddział generała Franciszka Włada został zaatakowany ciężkim ogniem artylerii niemieckiej w lasach niedaleko Iłowa. Generał został ciężko ranny w głowę i zmarł z ran. Przed śmiercią zdążył podyktować list do żony. Myślę o tobie, Polsce się poświęcam. Chowaj naszego syna, nadzielnego Polaka. Spowiadałem się, Frank. 18 września został ranny pod Tułowicami generał Stanisław Grzmot-Skotnicki. Zmarł następnego dnia.
po agresji ZSRR na Polskę 17 września przebywający pod Warszawą Adolf Hitler wydał osobisty rozkaz ostrzału artyleryjskiego Zamku Królewskiego dla zmuszenia stolicy Polski do kapitulacji. Kapitulacja Warszawy była uzgodnionym warunkiem niemiecko-sowieckim co do rozbioru terytorium państwa polskiego pomiędzy III Rzeszą a ZSRR. Ambasador niemiecki w Moskwie Friedrich Werner von den Schulenburg 16 września o godzinie 18 przybył do siedziby Mołotowa, by domagać się, zgodnie z instrukcją Ribbentropa, natychmiastowego uderzenia na Polskę. Była to jego kolejna od wybuchu wojny interwencja w tej sprawie. Schulenburg meldował. Wystąpienie zbrojne Związku Sowieckiego nastąpi zaraz, być może nawet jutro. Stalin przyjął mnie o 2 w nocy w obecności Mołotowa i Woroszyłowa i oświadczył, że Armia Czerwona przekroczy dziś rano o godzinie 6 granicę sowiecką na całej długości od Połocka do Kamieńca Podolskiego. Dla uniknięcia nieporozumień prosił usilnie, aby lotnictwo niemieckie od dzisiaj nie przekraczało na wschód linii Białystok, Brześć, Lwów. Samoloty sowieckie rozpoczną już dzisiaj bombardowanie terenów na wschód od Lwowa. 25 września został przeprowadzony nalot dywanowy Luftwaffe na Warszawę. Zginęło wtedy około 10 tysięcy mieszkańców, 35 tysięcy zostało rannych, zaś 12% zabudowy miejskiej uległo zniszczeniu. Wobec braku prądu zamilkła rozgłośnia radiowa Warszawa 2, nadająca z fortu Mokotowskiego. Ataki te były wstępem do generalnego szturmu miasta. 26 września oddziały niemieckie przeprowadziły natarcie, które jednak nie przyniosło im większych sukcesów. 27 września zapadła decyzja o wstrzymaniu walk z uwagi na sytuację ludności cywilnej. Kapitulacja stolicy nastąpiła ostatecznie 28 września. Do niewoli niemieckiej dostało się około 120-140 tysięcy polskich żołnierzy walczących w obronie Warszawy. Bezpośrednio po kapitulacji Warszawy w zawartym w Moskwie Pakcie o granicach i przyjaźni III Rzesza i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dokonały wbrew prawu międzynarodowemu Konwencja Haska IV z 1907 roku wytyczenia granicy niemiecko-sowieckiej na okupowanym wojskowo terytorium Polski. W nocy z soboty na niedzielę 20 kwietnia 1942 roku pod zarzutem udziału w ruchu oporu i należenia do organizacji walki podziemnej z najeźdźcą został aresztowany ksiądz kanonik Michał Serafin, proboszcz i dziekan Wyszogrodu. Krawiec Weber, tłumacz gestapowski, odczytał przy szubienicy wyroki po niemiecku i po polsku. Stojącym na desce pod szubienicą założono pętlicę. Ksiądz Serafin krzyknął: „Niech żyje Polska!” Słowa się spełniły. Wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tysięcy oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KCWKP z 5 marca 1940 roku, tak zwana decyzja katyńska, zostało rozstrzelanych. Egzekucji ofiar uznanych za wrogów władzy sowieckiej i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej dokonała radziecka policja polityczna NKWD. W latach 1940-1990 władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały,
że była to jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu. Wiele kwestii związanych ze zbrodnią katyńską nie zostało jak dotąd wyjaśnionych. Nad ranem 4 lipca 1941 roku przez specjalną jednostkę Policji Bezpieczeństwa III Rzeszy po rozpoczęciu okupacji Lwowa przez III Rzeszę dokonano egzekucji polskich naukowców, wykładowców uczelni lwowskich. Wcześniej, w 1939 roku, na polecenie Himmlera aresztowano profesorów krakowskich i odesłano do obozów koncentracyjnych. Generalny gubernator Hans Frank tak między innymi komentował: nie da się opisać, ileśmy mieli zawrócenia głowy z krakowskimi profesorami. Gdybyśmy sprawę tę załatwili na miejscu, miałaby ona całkiem inny przebieg. Proszę więc panów usilnie, by nie kierowali już panowie nikogo więcej do obozów koncentracyjnych w Rzeszy, lecz podejmowali likwidację na miejscu. W 1944 roku wystąpiono zbrojnie przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji Burza. Tym samym ujawniono oficjalnie działalność najwyższych struktur polskiego państwa podziemnego. Z podziemia niczym szept pojawiła się nadzieja na wolność.
miasto pogrążone w rozpaczy. Ale oni nigdy nie stracili wiary. Kobiety, mężczyźni, dzieci giną ramię w ramię. Krew przelana na ulicach była ofiarą, którą ponieśli dobrowolnie. Warszawa, miasto walczące. Głosy z podziemia, szepty wolności. 1944. Pomoc nigdy nie nadejdzie. Wzywamy Warszawa, miasto walczące. Głosy z podziemia, szepty wolności. Powstań i usłysz wołanie. Serce, w zgodzie z naszymi tradycjami. W 1944 sojusznicy znów się odwrócili, walcząc o każdą ulicę w chwilach nadziei i rozpaczy. Sami tego dokonali, nigdy nie stracili wiary. Kobiety, mężczyźni, dzieci walczą, ginąc ramię w ramię. Krew przelana na ulicach była ofiarą, którą ponieśli dobrowolnie. Warszawa, miasto walczące, głosy z podziemia, szepty wolności. 1944, pomoc nigdy nie odeszła. Warszawa, miasto walczące, wzywamy. Głosy z podziemia, szepty wolności. Powstań i usłysz wołanie, wzywa cię historia. Przerwać godzinę policyjną. Warszawo, czas powstać. Warszawa, miasto walczące. Głosy z podziemia, szepty wolności. 1944. Pomoc nigdy nie odeszła. Wzywamy Warszawę, miasto walczące. Głosy z podziemia, szepty wolności. Powstań, usłysz wołanie. Wzywa cię historia. Eliminacja elit polskich, jak również masowe mordy na zwykłej ludności miały miejsce w tworzonych przez nazistowskie władze III Rzeszy w Polsce. Ludobójstwo, jakie odbywało się w obozach koncentracyjnych, było częścią zorganizowanej polityki prowadzonej przez hitlerowców. W 1945 roku w Pałacu Potockich w Liwadii, leżącej pod Jałtą na Krymie, miała decydujące znaczenie dla powojennego kształtu Europy, tak zwana konferencja jałtańska. Spotkali się tam przywódcy trzech głównych państw koalicji antyhitlerowskiej. Z USA Franklin Delano Roosevelt, z Wielkiej Brytanii Winston Churchill i z Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Józef Stalin. Churchill powiedział: należy obciążyć Niemcy reparacjami wojennymi. Stalin: na rzecz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
przyjmujemy Kresy Wschodnie. Roosevelt. W ramach rekompensaty Polska otrzyma w postaci dotychczasowych ziem niemieckich. Ziemię Lubuską, Pomorze Zachodnie, Prusy Wschodnie i Śląsk oraz miasto Gdańsk. Choć nie mieli mundurów błyszczących, ani nowoczesnego rynsztunku, choć ten dzień był tak bardzo, bardzo gorący, to stawili się na posterunku. Choć ten dzień był tak bardzo gorący, to stawili się na posterunku. Choć nie dla nich nagroda i chwała, jednak szli po kolei jak leci. Chociaż śmierć prosto w oczy im zaglądała, szli mężczyźni, kobiety i dzieci. Chociaż śmierć prosto w oczy im zaglądała, szli mężczyźni, kobiety i dzieci. Nie przypuszczał nikt, że to potrwa 6 lat, że miliony wyruszą w ślady. I że potem tak źle potraktuje ich świat, wydzierżali na 4 dekady. Teraz prochy ich otula ziemia, a mogiły pokruszył ząb czasu, aby dzisiaj ocalić od zapomnienia. Zróbmy o nich troszeczkę hałasu, aby dzisiaj ocalić od zapomnienia. Zróbmy o nich troszeczkę hałasu. Dwulitera w kotwicę wygięta, ciężki oddech w cuchnących kanałach. Tak odrodził się naród, niechaj o tym pamięta. Nie ten lewy, nie prawy, lecz cały. Tak odrodził się naród, niechaj o tym pamięta. Nie ten lewy, nie prawy, lecz cały. Nie przypuszczałby nikt, że to potrwa 6 lat, że miliony wyruszą w ślady. I że potem tak źle potraktuje ich świat, wydzierżali na 4 dekady. Nie przypuszczałby nikt, że to potrwa 6 lat, że miliony wyruszą w ślady. I że potem tak źle potraktuje ich świat, wydzierżali na 4 dekady. Montaż przygotowali uczniowie gminy miasta, ze szkół gminy miasta Wyszogród. Autorem scenariusza i reżyserem całości był ksiądz Dariusz Skoczylas. Pomagali mu także nauczyciele pan Hubert Więckowski, pani Monika Górnicka, nauczyciele ze szkoły podstawowej w Rębowie i Kobylnikach, a oprawę plastyczną przygotowała pani Katarzyna Rzechowska.